że ja niby zarywałem do ZUS, czy coś takiego. To kurwa nie, to już nie jest prawda. Tam zresztą Natalia była. Ty słyszałeś to? Nie słyszałeś to, że Amadeusz powiedział, że mi bomba wyjebał, bo zarywałem do ZUS. A prawda jest taka, że ZUS jak się rozstała z bombą, to chciała się przeprowadzić do Warszawy. I my wtedy się przeprowadzaliśmy do mieszkania i zaproponowaliśmy, żebyś mieszkała z nami, to chcieliśmy zrobić taki coś a la projekt. I ona już przyjeżdżała do nas i miała rzeczywiście z nami zamieszkać. Ale w pewnym momencie przestała się w ogóle odzywać. Ja się zorientowałem w międzyczasie, że wróciła do niego po prostu, nie? Do bomby. Do bomby, no. No i czemu ty tak chodzisz, kurwa, dziwnie? I ona... No i wiesz, przestałem się odzywać, nagle zobaczyłem, że wrócili, że cały czas się tam dodaje go na Instastory, mówię, dobra, to po temacie. I był hajlik jakiś, nie pamiętam, który to był hajlik, ale stałem na, tam wiesz, gdzieś na jakimś tam takim sektorze dla influencerów i nagle stary kurwa podchodzi ktoś do mnie od tyłu i mnie kurwa za włosy, nie? A ja w ogóle, wiesz, ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ja mówię tak. Jak jeszcze raz, kurwa, będziesz coś tam do mojej dziewczyny, to cię zaje... Ten, nie? No. Kurwa, myślałem, że on żartuje, bo to było dla mnie tak absurdalne. Tym bardziej, że wiesz, jakby no ja z nią gadałem tylko w kontekście tego, że miała z nami zamieszkać. No tak. Że wiesz, że jakby się zaśmiałem, ale on pociągnął, ale tam nie doszło do spięcia, bo tam ochrona była i tak dalej. Ale ja później strasznie się do niego spierdoliłem, no i... No nie dziwię się. No i ten, i mieliśmy kosę taką lekką. I jakoś po, nie wiem, miesiącu czy dwóch przyszedł i mnie przeprosił sam. Powiedział, że on nie wiedział, że ona mu nagadała głupot. Ona ma tak kurwa, że pierdoli głupoty, ona jest taka dziwna czasem. No i nagadała mu głupot, że ja do niej niby zarywałem. Oni w ogóle chyba porobieni jacyś tam byli kurwa na tym, więc... Ale bo mamy już wyjaśnione, tak.